Dzień dobry. Dzień dobry. Proszę stąd odjechać, nie będę rozmawiał o zbawieniu duszy. My nie jesteśmy świadkami Jehowy. Jestem córką Marcina Gajdy. Dorota to moja macocha. Był pan gościem na ich weselu, rozmawialiśmy wtedy. Pamięta pan? Wszystko, co miałem do powiedzenia na temat śmierci mojego brata, już powiedziałem. Wszyscy w tym cholernym miasteczku mnie słuchali, ale nikt tak naprawdę nie chciał usłyszeć. Żegnam. Ja pana słyszę. Słyszę pana, naprawdę. Po prostu mój ojciec zaginął i mam wrażenie, że dzieje się teraz dokładnie to samo, że Dorota i jemu zrobiła krzywdę. Bardzo pana proszę o chwilę rozmowy. Proszę. Mój brat nigdy nie był gadatliwy. Typowy introwertyk, wszystko w sobie dusił. To jeszcze nie powód, żeby kogoś zabić. A i tak wszyscy w miasteczku mówili o ich kłótniach. To nadal trochę mało, żeby kogoś zabić. Ale to, czego się dowiedziałem na 2 dni przed jego śmiercią, już tak. Odkrył, że Dorota go zdradza i że trwa to już od jakiegoś czasu. Z moim ojcem. Tak? Groził, że odbierze jej oka. Że będzie walczył o wyłączną opiekę nad nim. A 2 dni później spadł ze schodów. Przypadek? Nie sądzę.